Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pedro Ridges, orędzie Maryi, Królowej Pokoju, do wszystkich dzieci Bożych. Drogie dzieci, pokój niech będzie z wami. Jestem Królową Pokoju. Wiecie, że rekwizytem wędrowca jest wiara. Nie zapominajcie, że życie chrześcijańskie jest pielgrzymką i że wiara jest waszym pieniądzem, waszym zaopatrzeniem. Szukajcie w Chrystusie odwagi i entuzjazmu do dawania świadectwa o nadziei, która zamieszkuje wasze serca. Żyjcie w zjednoczeniu z Chrystusem, z żarliwą wiarą w modlitwie, abyście zawsze mogli znaleźć w Nim potrzebną moc do wytrwania i upodobnienia się do Niego. Wytrwajcie w modlitwie do Boga i nigdy nie pozwólcie, aby wasza nadzieja zgasła. Z wiarą w jedynego Boga, który jest stworzycielem nieba i ziemi, i wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, wy, naśladowcy mojego Syna, jesteście inspirowani do pracy na rzecz pokoju i zgody między wszystkimi narodami ziemi. Aby umocnić wiarę waszego chrztu, wsłuchujcie się w Słowo Boże, nie tylko jako naukę, ale jako osobiste Słowo Pana, który was kocha i mówi do każdego z was. W refleksji i modlitwie przetrawiajcie Jego przesłanie prawdy i zbawienia. Przy wymianie informacji między wami a osobami starszymi, rozważcie drogę, którą należy podążać. Słowo mojego Syna jest w rzeczywistości sokami, które idą od pnia do gałęzi, którymi jesteście wy wszyscy. Od Boga przyszliście i do Niego powinniście iść. Wszyscy jesteście w rękach Pana. I jeszcze raz wam powtarzam, jesteście kochani, jeden po drugim, przez Ojca, w Synu, za sprawą Ducha Świętego. Pomimo waszej niewierności, Pan was nie opuszcza. Chwalcie Jego imię, bo troszczy się o was i chce was zbawić, oświeceni wiarą i Ewangelią mojego Syna, bądźcie wierni działaniu Ducha Świętego, abyście mogli odpowiedzieć na rozbieżności, które was oczekują. Mój Syn nauczył was, jak powinniście postępować, aby uczestniczyć w Jego życiu. Oddał się za was, aby uwolnić was od grzechu i śmierci, a swoim zmartwychwstaniem otworzył wam drzwi prowadzące do nieba. Dlatego bądźcie silni w wierze. Żyjcie nią z prostotą i szczerością. Wiara pozwala ci poznać ostateczną prawdę o rzeczach, ludziach i Bogu. Wiara nie odciąga was od świata, od przyjaciół i od tego, co lubicie robić. Przyjmując wiarę i pozwalając się kochać Chrystusowi, nie uciekacie od siebie ani od innych, ale znajdujecie w wierze prawdziwy sens życia. Nie bójcie się prawdy. Jest ona wielką mocą, która może doprowadzić do zbawienia. Idźcie z wiernością za Chrystusem i Jego Kościołem. Świat jest spragniony Boga i wartości duchowych. Abyście mogli realizować to działanie, każdy z was powinien dać się oświecić Słowu Bożemu, poprzez stałą i rozważaną liturgię. Wsłuchujcie się w nauczanie waszych biskupów i kapłanów. Bądźcie czujni, wielkoduszni i bystrzy w rozeznawaniu funkcji i obowiązków, które zostały wam powierzone. Wszyscy zostaliście powołani, aby wnieść swój wkład w plan zbawienia. Bądźcie ludźmi wiary, do tego z pewnością wymagane jest życie zgodne z wiarą chrztu i podjętymi w nim zobowiązaniami. Podnieście wasz sztandar na rzecz papieża i biskupów pozostających z nim w komunii. Samolubstwo i luksus, nieodpowiedzialność wobec problemów i cierpienia potrzebujących, są wciąż dla was pokusą i wiele razy zdarza się, że chrześcijanin zasypia w tym trybie życia. Jeśli chcesz naśladować Pana, to jest święty, spróbuj kochać bliźniego, jak Bóg cię kocha i jest dobry dla ciebie. Jest to wymagane, aby kochać Jego przykazania i mieć nadzieję w Jego obietnicach.
Jeśli chcesz osiągnąć bardzo konkretną łaskę, twoje serce powinno być spokojne. Wtedy idziesz w kierunku prawdziwego szczęścia. Mówcie wszystkim, że Bóg jest prawdą, że Bóg istnieje. Jako posłańcy szczęścia, mówcie wszystkim waszym braciom, że On jest Ojcem i chce was wszystkich zbawić. Dlatego dał wam swojego Syna, waszego Zbawiciela. Dawajcie świadectwo o prawdzie, którą powiedział wam mój Syn. Nie traćcie czasu. Słuchajcie, teraz, dzisiaj, tego, co Bóg ma wam do powiedzenia. Przybyłam z nieba z moim sercem pełnym radości, aby was pocieszyć i dodać wam odwagi. Idźcie ze mną w posłuszeństwie, w modlitwie, w dyspozycyjności i w zaufaniu. Mój Syn objawił wam tajemnicę życia Bożego. Powiedział wam o Ojcu, który was kocha i chce, abyście byli ludźmi szczęśliwymi i świętymi. Przedstawił się wam jako Syn, posłany przez Ojca. Zapowiedział przyjście Ducha Świętego, który przyjdzie, aby kontynuować jego dzieło wśród was. Ostatnie słowa, które wypowiedział do swoich apostołów przed wniebowstąpieniem, nie mogłyby być jaśniejsze w wyróżnieniu ludu świętego: chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Z tego powodu wasze akty powinny być wykonywane przez wzywanie Trójcy Świętej. Jesteście szczęśliwi, ponieważ Ojciec was kocha i umiłował was tak bardzo, że posłał swego Syna, aby was zbawić. Wiesz, że jesteś pojednany z Ojcem przez Chrystusa. Nawet gdy napotykacie na trudności, nie zniechęcajcie się, ponieważ jaśnieje w was nadzieja, że możecie dotrzeć do Boga. A ta cudowna nadzieja jest karmiona obecnością Ducha Świętego w tobie, darem Boga obiecanym przez zmartwychwstałego Jezusa. Módlcie się do Boga, Ojca, błagając o Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który przekazuje wam miłość Ojca i prowadzi was, pomagając wam być wiernymi wezwaniu Boga. Bądźcie uległymi. Uległość Duchowi Świętemu, który wam towarzyszy i daje wam naukę mojego Syna Jezusa, sprawia, że cenicie swoje życie nieustannie w owocach świętości. To jest przesłanie, które dziś wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję wam za to, że pozwoliliście mi spotkać się z wami tutaj po raz kolejny. Błogosławię was w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.